Joanna Walewska Zagadka Kuby Rozprówacza Kuba Rozprówacz to bez wątpienia najsłynniejszy, a jednocześnie najbardziej tajemniczy zabójca wszechczasów. Późnym latem i jesienią 1888 roku, w ciągu niespełna stu dni, zamordował w Londynie co najmniej pięć kobiet. W listopadzie mija 130 lat od ostatniego z przepisywanych mu zabójstw. Mimo upływu czasu nigdy nie udało się wyjaśnić, kim był ten zbrodniarz, ani też motywów jego działalności. Wprawdzie nigdy nikomu nie postawiono zarzutu dokonania tych zabójstw, niemniej o ich popełnienie podejrzewano co najmniej kilkadziesiąt osób. Szczególnie w ostatnich kilkunastu latach na liście domniemanych sprawców co pewien czas pojawiają się nowe nazwiska, jednak żadne z nich nie jest w stu procentach pewne. Do pierwszej z przypisywanych Kubie Rozprówaczowi zbrodni doszło w piątek 31 sierpnia 1888 roku. Nikt nie spodziewał się, że tamta noc przejdzie do historii jako początek bodaj najbardziej zagadkowej serii zabójstw w dziejach światowej kryminalistyki. Jak wynika z artykułów z ówczesnych gazet, tamto lato było zimne i wilgotne. Kilka minut po trzeciej w nocy londyński woźnica Charles Cross szedł do pracy wąskimi uliczkami Whitechapel, Części londyńskiego East Endu. W ciemnościach początkowo nawet nie zauważył leżącego na ulicy ciała. Prawie by się o nie przewrócił. Dotknął ciała i w tym momencie poczuł jeszcze ciepłą krew na rękach. Zamordowaną okazała się 43-letnia Mary Ann Nichols, miejscowa prostytutka, bardziej znana pod pseudonimem Polly. Gardło kobiety zostało dwukrotnie mocno przecięte, a na jej brzuchu stwierdzono długą, głęboką ranę ciętą o nierównych krawędziach oraz kilka płytszych nacięć. Na policzku ofiary był widoczny siniak, który mógł powstać w momencie ataku sprawcy na ofiarę. Na palcu widniał ślad po pierścionku, którego nie było w chwili oględzin zwłok. Nie wiadomo, czy zabrał go zabójca, czy ofiara pozbyła się go lub zgubiła w ostatnich dniach swojego życia. Mary Ann Nichols miała 43 lata i bujny życiorys. Jako osiemnastolatka wyszła za mąż za ślusarza, który ciężko pracował na utrzymanie żony i piątki dzieci, których dochowali się w pierwszych latach małżeństwa. Niestety, kobieta zamiast dbać o swoje pociechy, coraz częściej zaglądała do kieliszka. Z czasem, żeby zarobić na alkohol, zaczęła sprzedawać swoje ciało. Kiedy mąż się o tym dowiedział, wyrzucił ją z domu razem z dziećmi, bo zaczął mieć wątpliwości, czy na pewno to jego potomstwo. Początkowo nawet łożył niewielkie kwoty na ich utrzymanie, ale kiedy spostrzegł, że wszystkie pieniądze szły na alkohol, zaprzestał i tego. Kobieta znalazła się w dramatycznej sytuacji. W dzień chwytała się różnych dorywczych zajęć, w nocy wystawała na ulicach oferując uroki swojego ciała. Za trzy pensy gotowa była na szybki numerek. To nie była wygórowana cena. Trzy pensy w tamtym czasie kosztował bochenek chleba. Poli nie była jedyną trudniącą się tym fachem. Jak piszą kronikarze, ulicznice oddawały się w parkach, pustostanach, na placykach i w krzakach Whitechapel. Tam, gdzie wieczorem można było spotkać mężczyzn z oraz szukających okazji robotników, żebraków, tragarzy, gońców, rzemieślników, urzędników niższego szczebla, a nawet uczniów. Umawiały się szybko co do ceny i prowadziły klientów w ustronne miejsce, ale często wszystko odbywało się właściwie na oczach przechodniów. To nie była ciekawa dzielnica. Okolica, w której doszło do brutalnego zabójstwa, nie cieszyła się najlepszą sławą. Pod koniec XIX wieku londyńczycy traktowali East End ze współczuciem lub całkowitą pogardą. Dzielnica ta, zamieszkana przede wszystkim przez emigrantów, słynęła z nędzy, przemocy i przestępczości. Whitechapel to dzielnica slumsów, leżąca we wschodniej części miasta, 10 minut spacerem od Tower of London, położona wzdłuż doków, do których przybijały statki z towarami, głównie z kolonii brytyjskich. Nie bez powodu ta część miasta uznawana była za najniebezpieczniejsze miejsce na mapie ówczesnej Europy. Pod koniec XIX wieku w rejonie było 1200 prostytutek i 62 domy publiczne. Trudności gospodarcze i napięcia społeczne skutkowały demonstracjami, wywoływały niepokoje wśród ludności i akty rasizmu. Jak pisał swego czasu dziennikarz londyńskiego gońca polskiego, typy spod ciemnej gwiazdy przesiadywały w obskurnych melinach i licznych palarniach opium, kwitło złodziejstwo i prostytucja. Panowie z towarzystwa, którzy za dnia pławili się w bogactwie, nocą szukali tutaj tanich rozrywek. Nie było dnia, żeby nie doszło tutaj do grabieży i rozbojów, tygodnia bez krwawej zbrodni. Prowadzące śledztwo początkowo brali pod uwagę dwa motywy zbrodni. Jednym z nich miała być zemsta gangu wymuszającego haracz na prostytutkach, który zemścił się na kobiecie, próbującej działać na własną rękę. Wedle drugiej, zabójstwo było zemstą niezadowolonego klienta na poparcie którejkolwiek z wersji, nie mieli jednak żadnego dowodu. Dlatego już kilkanaście dni później przyjęli trzecią wersję, wedle której zbrodnia była efektem działania niezrównoważonego mężczyzny, który cierpiał na jakiś uraz wobec prostytutek. Nie można wykluczyć, że powstanie tej wersji było konsekwencją kolejnego zabójstwa, do którego doszło w ciemnych londyńskich zaułkach. Kolejny atak mordercy. Tymczasem 8 września, również w dzielnicy Whitechapel, została zamordowana kolejna prostytutka Annie Chapman. Zabójca był o wiele bardziej brutalny niż tydzień wcześniej. Jej głowa była prawie odcięta od reszty ciała. Kobieta, oprócz podrżniętego gardła, miała rozcięty brzuch. Morderca wyjął z jamy brzusznej wnętrzności i wyciął macicę wraz z kawałkiem pochwy i pęcherza moczowego. Podobnie jak w przypadku Mary Nichols, z jamy ustnej ofiary sprawca fachowo usunął dwa przednie zęby. I jak tydzień wcześniej nikt z okolicznych mieszkańców nie słyszał krzyku albo odgłosów szamotaniny. Jedna z sąsiadek widziała Chapman rozmawiającą z obcym mężczyzną o godzinie 5.30 nad ranem. Z jej zeznań wynikało, że był to mężczyzna wysoki, elegancki, powyżej 40 lat, ubrany w długi czarny płaszcz i drogi kapelusz. Sprawiał wrażenie człowieka ubogiego, acz nobliwego. W opisie policyjnym inspektor prowadzący śledztwo napisał, mężczyzna był ostatnią osobą przed mordercą, która widziała ją żywą. Biorąc pod uwagę charakter zadawanych ran, sprawca chociaż trochę znał się na anatomii ludzkiego ciała. Dlatego, zdaniem londyńskich śledczych, zabójcą był człowiek pochodzący z wyższych sfer ówczesnego Londynu. Wykształcony, niewykluczony, że mający na co dzień do czynienia z medycyną. 18 września pod zarzutem zabójstwa zatrzymano wprawdzie niemieckiego fryzjera Charlesa Ludwiga, ale gdy dwa tygodnie później zamordowano dwie kolejne kobiety, wypuszczono go na wolność. Jeszcze zanim doszło do kolejnych zabójstw w Londynie, zapanowała psychoza strachu podsycana przez lokalne tabloidy. Szybko pojawiły się plotki, że zbrodniarz to psychopata, który uciekł z zakładu zamkniętego albo że jest narzędziem w ręku Boga i w jego imieniu wymierza sprawiedliwość. Jedna z tych plotek głosiła, że nosi on nóż w czarnym woreczku. Kiedy podobny woreczek dostrzeżono u kogokolwiek, był ścigany przez tłumy ludzi i po schwytaniu od razu prowadzony na policję. Dziennie dochodziło do dziesiątek bezpodstawnych zatrzymań. Tymczasem zbrodniarz zaatakował kolejny raz. W nocy, w niedzielę 30 września 1888 roku zginęły Elizabeth Strait i Catherine Eddowes. Ta pierwsza, poza podciętym gardłem, nie miała obrażeń charakterystycznych dla ofiar rozpruwacza, co doprowadziło do spekulacji, że jej mordercą był ktoś inny. Z czasem pojawiło się inne wytłumaczenie. Najprawdopodobniej zabójca został spłoszony przez przypadkowego świadka i tylko dlatego nie okaleczył bardziej swojej ofiary. Chcąc jednak zaspokoić chore rządze, zaatakował kilkanaście minut później w tej samej dzielnicy, ale kilka przecznic dalej. Około 1.45 zwłoki Katrin Eddows odnalazł na Mitre Square policjant Edward Watkins. Morderca przeciął gardło kobiety, pociął jej twarz, rozciął brzuch, wyjął jelita i usunął sporą część macicy oraz lewą nerkę. Około trzeciej nad ranem w bramie jednej z kamienic na ulicy Goldstone odkryto fragment zakrwawionego fartucha Eddows, a nad nim napis: Żydzi są ludźmi, którzy nie będą obwiniani o nic. Szef ekipy dochodzeniowej nakazał usunięcie napisu, bojąc się wybuchu w mieście antysemickich protestów. Koniec makabrycznej serii. Kuba rozprówacz ostatni raz zaatakował 9 listopada 1888 roku. Piąta ofiara, Mary Janet Kelly, najmłodsza z zamordowanych kobiet, miała zaledwie 25 lat i była atrakcyjną dziewczyną. To zabójstwo różniło się jednak od czterech pozostałych. Zwłoki denatki znalazł właściciel domu przy Millers Court, który przyszedł tam po zaległy czynsz. Drzwi były zamknięte, pomimo wielokrotnego pukania nikt nie otwierał. Mężczyzna zajrzał przez okno z wybitą szybą i niemal zemdlał z przerażenia. Lokatorka została zamordowana w brutalny sposób. Dokonujący oględzin inspektor Frederick Aberlein nie potrafił opanować torsji i wybiegł z pokoju. Jak wynikało z policyjnego opisu, głowa denatki była niemal oddzielona od tułowia. Serce leżało na poduszce, jelita wisiały na ramię obrazu. Organy płciowe napastnik wyciął precyzyjnie niczym chirurg lub wprawny rzeźnik. W kominku znaleziono zwęglone szczątki szmat i przyjęto, że rozpruwacz w ten sposób oświetlał sobie miejsce pracy. Była to ostatnia i zarazem najokrutniejsza zbrodnia kuby rozpruwacza. Wszystkie zamordowane kobiety były prostytutkami. Wszystkie zginęły w podobny sposób. Wszystkie zostały okaleczone. Ofiary miały głębokie rany szyi i zmasakrowane twarze. Wycięto im niektóre narządy wewnętrzne. Lekarze dokonujący oględzin ofiar ustalili, że zabójca jest leworęczny, doskonale zna anatomię i ma doświadczenie w precyzyjnym usuwaniu ludzkich organów. Z czasem okazało się, że każdego zabójstwa dokonywał pomiędzy 23 trzecią a czwartą rano. Po dziewiątym listopada zabójstwa nagle ustały. Ten fakt jest również trudny do wytłumaczenia. Można tylko spekulować, dlaczego tak się stało. Może zabójca zmarł. Może został zatrzymany przez policję, ale w zupełnie innej sprawie. Może wyemigrował do Europy lub do Stanów Zjednoczonych. Kuby rozpruwacza nigdy nie schwytano, a wokół jego postaci i jego zbrodniczej działalności narosło wiele mitów. Na pewno XIX-wiecznej londyńskiej policji nie można zarzucić żadnych zaniedbań w tej sprawie. Łącznie przesłuchano ponad 2000 osób, zweryfikowano alibi ponad 300 podejrzanych, 80 z nich zatrzymano do wyjaśnienia. W tej bulwersującej sprawie sporządzono bodaj pierwszy w dziejach światowej kryminalistyki portret psychologiczny seryjnego zabójcy. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że w tamtym czasie Scotland Yard nie był przygotowany na ściganie przestępcy pokroju Kuby Rozprówacza. Patrujący ulice policjanci byli wyposażeni jedynie w pałkę i latarenkę z trudem oświetlającą ziemię pod ich stopami. Kryminalistyka była wtedy jeszcze w powijakach, pojęcie daktyloskopii było jeszcze nieznane. Ogrom pracy nie przełożył się nawet na jeden akt oskarżenia. Londyńczycy nie kryli niezadowolenia z braku postępów w śledztwie. Utworzyli składający się w całości z ochotników Komitet Czujności Dzielnicy Whitechapel. Patrolowali ulice tej dzielnicy w poszukiwaniu podejrzanie wyglądających osób, opłacali prywatnych detektywów. Wystąpili też do rządu z prośbą o podwyższenie nagrody za złapanie mordercy. Kim był zbrodniarz? Nie ma wątpliwości, że wszystkie pięć morderstw zostało popełnionych przez tę samą osobę. Świadczy o tym modus operandi popełnionych zbrodni. U pierwszych czterech ofiar gardło zostało przecięte z lewej do prawej strony, natomiast zwłoki piątej ofiary były zbyt okaleczone, by ustalić kierunek cięcia. Jednak obryzganie krwią tętniczą jednej ze ścian sugeruje, że głowa kobiety w chwili zabójstwa leżała blisko niej. Wszystko wskazuje na to, że zabójca najpierw powalał swoje ofiary, a następnie podcinał im gardło, stwierdził w wydanej opinii chirurg Thomas Bond. Jego zdaniem zbrodniarz nie miał wcześniej żadnych związków z anatomią ludzkiego organizmu, nie posiadał nawet doświadczenia rzeźniczego. Lekarz spekulował, jakoby sprawca był samotnie żyjącą osobą przechodzącą okresy manii morderczych i erotycznych. Stwierdził także, że impulsy mordercze sprawcy mogły wynikać z chęci zemsty, złego stanu umysłowego, fanatyzmu religijnego bądź zaburzeń psychiatrycznych. Jednak żadnej z tych hipotez nie uważał za prawdopodobną. Fakt, że do zabójstw dochodziło w weekendy, z wyjątkiem Mary Jane Kelly zabitej w nocy z czwartku na piątek, na kilku sąsiadujących z sobą ulicach, może świadczyć o tym, że morderca mieszkał w pobliżu, a w ciągu dni roboczych był zajęty pracą. Ze względu na wyrafinowany sposób mordowania, Londończycy nadali tajemniczemu sprawcy pseudonim Jack the Reaper, Kuba rozpróbacz. Tak podpisywał się rzekomy zabójca, który w listach wysyłanych do gazet przyznał się do popełniania tych zbrodni. Jeden z takich listów, zatytułowany Z Piekła, adresowany do George'a Laska, szefa straży dzielnicy Whitechapel, zawierał między innymi takie słowa Panie, wysyłam ci połówkę nerki jednej z kobiet, zakonserwowałem panu jedną część, a drugą sobie usmażyłem i zjadłem. Pyszna była. Złap mnie, jeśli potrafisz. Wokół zabójstw przypisywanych rozpruwaczowi narosła swoista mitologia poparta badaniami historycznymi, jak i amatorskimi teoriami. Kim był w rzeczywistości Kuba rozpruwacz? Londyńczycy już 130 lat temu szukali odpowiedzi na to pytanie. Times z 4 października 1888 roku stwierdził autorytatywnie, że Anglik nie mógł być mordercą. Szybkość, z jaką popełnione zostały zbrodnie, jest sprzeczna z flegmatyczną naturą zwykłego Anglika, napisał jeden z dziennikarzy. Winnego zbrodni szukano wśród emigrantów żydowskich, anarchistów, nihilistów, imigrantów, społecznych wyrzutków, psychicznie chorych, lunatyków. Z kolei na East Endzie panowało przekonanie, że morderca pochodził z klasy wyższej, że to religijny fanatyk walczący z prostytucją, aby wytępić grzech lub lekarz. Podejrzewany był każdy lekarz z nieodłączną czarną torbą z instrumentami, który pojawił się na istendzie. Tu warto nadmienić, że literackim hitem była w Anglii wydana dwa lata wcześniej książka Roberta Louisa Stevensona, dr Jekyll i pan Hyde, której tytułowy bohater pasował do portretu Kuby rozpruwacza. Teorie, hipotezy, domniemania. Kubie rozpruwaczowi przypisuje się wprawdzie jedynie pięć zbrodni ale nie można wykluczyć, że ma ich na sumieniu więcej. Jose Maria Lopez Ruiz, autor książki Tyranii i zbrodniarze, najwięksi nikczemnicy w dziejach świata, stawia tezę, że ten terroryzujący mieszkańców Londynu morderca popełnił prawdopodobnie dziesięć, a może nawet dwanaście zabójstw. Już po jego rzekomym zatrzymaniu w londyńskiej dzielnicy East End, przynajmniej cztery kobiety zginęły w podobny sposób, jak sześć oficjalnie przypisywanych mu ofiar. Kuba Rozpruwacz to bez wątpienia pierwowzór angielskiego seryjnego mordercy. Ten ponury osobnik stał się wymarzonym bohaterem artykułów londyjskiej prasy i głównym tematem rozmów przerażonego społeczeństwa. Niechlubna sława czynów Kuby Rozpruwacza była tym większa, że tożsamość potwora z Londynu nigdy nie została potwierdzona i na ten temat snuto najbardziej niewiarygodne domysły. Od momentu popełnienia pierwszej zbrodni postać ta nie schodziła z pierwszych stron gazet, można więc przewrotnie powiedzieć, że tajemniczy morderca miał dobrą prasę. Niemal wszyscy Brytyjczycy w 1888 roku, począwszy od samej królowej Wiktorii, a na zwykłych Bobis skończywszy, codziennie czytali o jego wyczynach. Kim zatem był zagadkowy morderca, działający przed 130 laty? Najprawdopodobniej sprawcą był chory psychicznie Thomas Hein Cadbush. Ujawniona na początku XXI wieku dokumentacja medyczna dotycząca tego pacjenta pozwala przypuszczać, że mógł on dopuścić się tych morderstw. W 1891 roku u Katbusza zdiagnozowano chorobę obunkańczą i na stałe umieszczono w ośrodku Broadmoor w Berkshire. Przebywał tam do śmierci w 1903 roku. Zanim jednak tam trafił, Katbusz samotnie zamieszkiwał nieopodal rejonu działania Kuby rozpruwacza. Wiele domyślenia daje też fakt, że zakończenie serii brutalnych zbrodni zbiegło się w czasie z umieszczeniem Kadbusza w zakładzie psychiatrycznym. To oczywiście nie musi o niczym świadczyć, ale pozwala snuć własne domysły w tej sprawie. Kilka lat temu pojawiły się sugestie, jakoby nieuchwytnym zabójcą był woźnica Charles Cross, który odnalazł pierwszą ofiarę rozprówacza, prostytutkę Polly. Wszystkie najważniejsze zbrodnie przepisywane Kubie Rozpruwaczowi wydarzyły się w sąsiedztwie domu Krosa i w czasie, gdy był w drodze do pracy. Co ciekawe, sierpniowej nocy podał policji fałszywe dane. Tak naprawdę nazywał się Charles Latchmer. Nigdy nie wyjaśniono, dlaczego kłamał, ale nigdy też nie potwierdzono jednoznacznie jego związku z serią makabrycznych zbrodni. Polak, a może kobieta? W historii o Kubie Rozpruwaczu jest również polski akcent. Naukowiec z RPA Charles van Onselen, badając przypadek seryjnego mordercy Józefa Silvera, postawił hipotezę, iż mógł on być sprawcą morderstw przepisywanych Kubie Rozpruwaczowi. Naprawdę nazywał się Józef Lis i był Żydem polskiego pochodzenia, urodzonym w Kielcach. Onselen poświęcił swoim badaniom wiele lat i stworzył portret psychologiczny mordercy, który pasuje zarówno do zbrodni Kuby Rozpruwacza, jak i Józefa Silvera. Wedle innej wersji seryjnym zbrodniarzem miał być pochodzący z Polski niejaki Aaron Kośmiński, który w 1881 roku przyjechał z rodziną do Anglii. Mieszkał w Londynie, był fryzjerem. Kiedy zbrodnie były popełniane, świadkowie zidentyfikowali go jako Kubę Rozpruwacza. Będąc Żydami, nie chcieli jednak zeznawać przeciwko swojemu współrodakowi. Śledczy dysponowali poszlakami, brakowało jednak żelaznych dowodów. Polski imigrant nie został więc oskarżony. W 1891 roku umieszczono go w zakładzie dla psychicznie chorych. Nie miało to jednak związku z morderstwami w Londynie. Przez ponad wiek rozpowszechniana była teoria, że mordercą mógł być książę Clarence, wnuk królowej Wiktorii. Hipoteza była na tyle śmiała, że żadna z ówczesnych gazet nie odważyła się zamieścić tych spekulacji, bo książę był najstarszym synem następcy tronu, księcia Walii, późniejszego króla Edwarda VII. Nieoficjalnie wiadomo było, że Clarence ma problemy psychiczne. Zaraz po serii zabójstw na East Endzie książę trafił do szpitala psychiatrycznego. Jednak plotkę obaliły wyniki późniejszego śledztwa. Okazało się, że w czasie dwóch ostatnich morderstw przebywał na polowaniu w Szkocji. Istnieje również teoria mówiąca o tym, że Kuba Rozprówacz był kobietą. Zwolennicy tej wersji przekonują, iż sprawczynią morderstw była Mary Percy, zajmująca się akuszerką i nielegalnymi aborcjami. Oskarżona i skazana za prostytucję miała rzekomo mścić się na swoich koleżankach po fachu, które przeciwko niej zeznawały. Podobną tezę postawił w 2012 roku brytyjski prawnik John Morris na łamach książki Kuba rozpruwacz dłoń kobiety. Autor dowodził, że legendarny seryjny morderca był tak naprawdę kobietą i nazywał się Lizzy Williams. Jego zdaniem rozpruwacz Lizzy zabiła swoje ofiary rozcinając ich brzuchy i zabierając niektóre organy, ponieważ sama nie mogła mieć dzieci. Zabójstwa miały być zemstą na tych, które miały tę możliwość. Lizzie Williams była żoną królewskiego lekarza, Sir Johna Williamsa, który przez wielu innych ekspertów był typowany na Kubę rozpruwacza. Medyk miał w ubogiej dzielnicy Whitechapel klinikę, w której przeprowadzał aborcję. Na poparcie swojej tezy autor książki przypomina, że żadna z pięciu zamordowanych prostytutek nie była napastowana seksualnie. Wymienia też fakt. Iż rzeczy jednej z nich, Annie Chapman, zostały ułożone u jej stóp w kobiecy sposób. Morris zaznacza, że przy ciele innej ofiary, Catherine Eddowes, znaleziono kilka małych guzików od kobiecych butów, a w mieszkaniu kolejnej zabitej prostytutki natrafiono na spódnicę i kapelusz należące do obcej kobiety. Były prawnik twierdzi także, że ostatnia z ofiar, Mary Kelly, została wybrana nieprzypadkowo. Mąż Lizzie Williams rzekomo miał z nią romans. To byłoby oczywistym motywem dla zabójczyni. Pozostał na zawsze na wolności. Czy najsłynniejsza kryminalna zagadka znajdzie kiedykolwiek swoje rozwiązanie? Raczej jest to mało prawdopodobne. Zachowane nieliczne dowody w tej sprawie są w tak złym stanie, że nie mogą być wykorzystane do żadnych liczących się badań naukowych. Skazani jesteśmy jedynie na hipotezy i domniemania, które mnożą się od 130 lat. Pomimo wielkich nakładów tysięcy ludzi i olbrzymiej ilości pracy poświęconej poszukiwaniom, wciąż nie wiemy, kim był najbardziej znany seryjny morderca na świecie. Joanna Walew.